Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Pragnę serdecznie powitać wszystkich naszych uroczej świątyni ukraińskich odwezwanie Matki Bożej Fatimskiej. Dzisiejszą uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Radością napełni nas Zmartwychwstania Pana Jezusa, ale również radością napełni nas uroczystość Niebowstąpienia, bo przecież darem były ofiara wynika śmierć Pana Jezusa bez chwały Jego Niebowstąpienia, gdzie zasiada po prawicy Ojca od Jego wspólnoty cały świat złożony. To dziękczynienie, dzisiejsze święto dziękczynienia przeżywane w całym naszym życiu wpisuje się też to nasze lokalne dziękczynienie przeżywane w ramach naszej gminnej wspólnoty. Oto pragniemy dzisiaj w szczególny sposób naszą wdzięczną modlitwą o to cześć wszystkich tworzących ochotnicze straże pożarne z terenu naszej gminy. Pragniemy przez Stanisław Świętego Floriana wypraszać Boże błogosławieństwo w ich służbie, mogącej ofiary poświęcenia, nieraz nawet narażenia zdrowia, a wyważeni narażenia życia. Dziękując za ich miłość chrześcijańską wyrażaną na różne sposoby, polecamy ich samych, ich rodziny opiece Bożej przez Stanisława Świętego Floriana, ich patrona. Pragnę to wszystkim dzisiaj dziękuję też podkreślić rocznicę 65. powstania Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj w Krajsku. Myślę o tych wszystkich, którzy zakładali tę Straż Pożarną w Krajsku i dla tych, którzy już są u Pana Boga, wypraszać nagrodę za ich miłość, poświęcenie, i dla tych, którzy tworzą obecnie tą wspólnotę, wypraszać błogosławieństwo na dalsze lata. Oby jeszcze bardziej rozwijała się nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Krajsku. Na tej podniosłej uroczystości pragnę bardzo serdecznie wszystkich powitać poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy i zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Pozwólcie, że w szczególny sposób przywitam pana wicestarostę powiatu brzeskiego, pana Macieja Podobińskiego. Serdecznie witam pana wójta gminy Szczurowa, pana Zbigniewa Moskala. Witam radnego gminy, pana Stanisława Hanka. Witam komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, starszego brygadiera, pana doktora Strojnego, zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, brygadiera pana Stanisława Słowiaka. Witam prezesa oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, pana Damiana Zaleskiego, komendanta gminnego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, pana Piotra Mikusia, teraz radnego powiatowego. Serdecznie witam panią Ludwikę Kalinowską, urzędu gminy Szczurowej, odpowiedzialnej za Ochotniczych Straży Pożarnych. Witam wszystkich przybyłych gości tutaj z Rajska i spoza. I oczywiście trudno nie przywitać w tym miejscu gospodarzy dzisiejszej uroczystości, strażaków, choć Straży Pożarnej w Rajsku z panem prezesem, a przyjemnym na czele i panem komendantem.